dzisiejszym odcinku poznamy budżet Oświęcimia na 2014 rok. Powiemy o dokończeniu przebudowy rynku. Dowiemy się, kto będzie kolejną gwiazdą live festiwalu. A także pokażemy noworoczny koncert, który odbył się na Oświęcimskim Zamku. W nowy rok Oświęcim wkroczył z nowym budżetem. Pod koniec grudnia Rada Miasta przyjęła ten najważniejszy dokument dla miasta. Tegoroczne dochody szacuje się na poziomie ponad 139 milionów złotych, a wydatki na poziomie ponad 148 milionów. Jeden z ważniejszych wyzwań, jakie stoi w tym roku przed miastem Oświęcim, jest modernizacja właśnie oświęcimskiej pływalni. No powiedzieć, to jest ikona Oświęcimia, która 40 lat w pewnych elementach była modernizowana, natomiast czeka ją gruntowna modernizacja. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Czekamy, myślę, że już w miesiącu lutym otrzymamy informacje o wysokości tego dofinansowania i chcielibyśmy taką kompleksową, 3-letnią modernizację basenu przeprowadzić. Duża skala inwestycji to szansa dla oświęcimskich firm, co jest istotnym elementem rozwoju gospodarczego naszego miasta. Zarówno dotyczące tej sfery komunikacyjnej, bo tutaj chcemy bardzo duży nacisk kłaść, realizujemy takie projekty jak m.in. ulica Broniewskiego, ale będzie też realizowana ulica Polna, przystąpimy do prac związanych z ulicą Robrego, czy ulicą Nadmłynówką, ale wspólnie także z powiatem oświęcimskim będziemy realizować wiele ważnych traktów, właśnie dróg w mieście, m.in. to będzie dalszy ciąg ulicy Olszewskiego, ulica Obozowa, czy także to będzie to, co jest oczekiwane przez mieszkańców, realizacja przedpola Oświęcimskiego Centrum Kultury, czyli ulica Śniadeckiego, która jest bardzo opłakanym stanie. Zresztą tutaj stoimy właśnie przy ulicy Śniadeckiego. Ale to także jest właśnie realizacja ulicy Nojego, która jest przewidziana na rok przyszły. Ale oprócz inwestycji drogowych przewidujemy także realizację inwestycji związanych z rozwojem gospodarczym. To jest właśnie kolejny etap miejskiej strefy gospodarczej. Ta inwestycja jest planowana na zakończenie w roku 2015 w styczniu, ale w roku właśnie bieżącym będą to znaczne wydatki, zarówno z dokończenie inkubatora, jak i realizacja drogi serwisowej. Ale to także są inne inwestycje, między innymi właśnie w Oświęcimskim Centrum Kultury będzie realizowana modernizacja sali widowiskowej. To jest ogromna kwota, 2 300 000. Ta inwestycja ma się już rozpocząć w miesiącu lutym, zakończyć w miesiącu końcem maja, więc już myślę będziemy mieli okazję w tym roku uczestniczyć w wielu ważnych wydarzeniach kulturalnych w nowej sali widowiskowej. Ale to także są kolejne wydarzenia dotyczące przestrzeni kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej w mieście Oświęcim. O tym nie zapominamy. Wspieramy Live Festival, wspieramy dalej oświęcimską drużynę hokejową czy inne stowarzyszenia działające w mieście. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej głosował oczywiście za przyjęciem uchwały budżetowej na ten rok, uznając, że jest to budżet dobry, ponieważ będzie prawidłowo będą realizowane zadania gminy. 150 milionów taki mamy budżet na wydatki. 10 milionów pokrywamy, to jest deficyt, będzie pokrywany z emisji obligacji. Tworzy to zadłużenie niewielkie, bo 25-26% w stosunku do limitu 60% jest to zadłużenie bardzo bezpieczne, ale ten budżet oprócz tego, że zapewnia prawidłową realizację zadań, bo zabezpiecza potrzeby na wszystkie zadania, to jest budżetem prorozwojowym, dlatego że 18 milionów jednak przeznaczamy na inwestycje. Klub Radnych Solidarna Polska nie wprowadzał w tym roku dyscypliny przy głosowaniu nad budżetem. Natomiast ten budżet, co do tego budżetu zgłaszaliśmy swoje zastrzeżenia. Zgłaszaliśmy zastrzeżenia dotyczące mało realnych dochodów w zakresie podatków od osób fizycznych. Tam te dochody, które zostały określone o 3 miliony większe niż w ubiegłym roku. No, my życzymy naszym mieszkańcom jak najlepiej, życzymy powodzenia, życzymy tego, żeby ich pensje rosły, ale czy wzrosną o tyle i czy wzrosną o tyle dochody z budżetu, to nie wiadomo. Ten budżet ujmuje wszystkie zadania, które zabezpieczają funkcjonowanie miasta i jednostek, począwszy od oświaty, kultury, sportu.
służby zdrowia, jak i również są te środki przeznaczone w wielkości 18 milionów na zadania inwestycyjne, bądź to wieloletnie lub zadania, które są realizowane wspólnie ze starostwem oświęcimskim w ramach oświęcimskiego strategicznego programu rządowego, czy zadania, które powiedzmy są podpisywane porozumienia. I to jest jedna rzecz. Druga, ten budżet on nie zadłuża nadmiernie miasta. Zadłużenie jest ponad 34 miliony, jeżeli chodzi o dochody. I patrząc na wskaźniki, to dopuszczalny produkt to jest 60 milionów. W stosunku do poprzedniego roku to jest wzrost zadłużenia o 2,5%. Budżet miasta Oświęcim zabezpiecza sprawne funkcjonowanie miasta zarówno w tej sferze bieżącej, dotyczącej bieżącego funkcjonowania miasta w zakresie oświaty, utrzymania zieleni, czystości, jak i też w sferze inwestycyjnej i będziemy starali się go realizować. Po niefortunnym zejściu z placu budowy firmy Olbud, która prowadziła przebudowę rynku, miasto na koniec listopada ogłosiło przetarg na dokończenie robót na centralnej płycie rynku. Wygrała go firma Chrisbud z Szczebini, która wykona je za ponad 1 000 000 zł. Ma na to 90 dni. W miesiącu grudniu tamtego roku udało się wybrać nowego wykonawcę, podpisać z nim umowę i wykonawca rozpoczął prace związane z układaniem bruku, prace związane z instalacją elektryczną, z zakupem i ewentualnym montażem lamp, to też wszystko zależy od warunków pogodowych, a także z zakupem i montażem ławek oraz koszy na odpady. Obecnie prowadzimy prace te, które pozwala nam Aura, czyli prace brukarskie, prace związane z montażem fontanny i prace elektryczne, które po prostu możemy wykonywać ze względu na warunki pogodowe. Miasto będzie starało się wyegzekwować poprawki w ramach gwarancji od poprzedniego wykonawcy. Naliczyło też kary za zerwanie umowy. Chcielibyśmy, żeby poprzedni wykonawca te prace wykonał. Natomiast mamy świadomość tego, że może to być trudne. My będziemy inwentaryzować te wszystkie miejsca i będziemy wnosić do poprzedniego wykonawcy o to, aby w ramach tych gwarancji te prace zrealizował. Jeżeli natomiast nie udałoby się to zrobić, będziemy poprzez tego nowego wykonawcę, wykonamy te prace, wycenimy je i stosowną notą obciążymy starego wykonawcę. Znamy już kolejną gwiazdę tegorocznej 5. edycji Live Festival Oświęcim 2014. Dariusz Maciborek, dyrektor artystyczny Live Festival Oświęcim, zdradził szczegóły podczas podpisania na Oświęcimskim Zamku umowy na promocję miasta podczas festiwalu. Z ogromną przyjemnością możemy ogłosić za fakt, że udało nam się zaprosić na Live Festival Oświęcim. Bardzo miło jest stwierdzenia, jak się o nim mówi, pół gitary, więc możemy używać tego stwierdzenia, jest bardzo zły. Mówi, ale takie są moje odczucia, jeżeli mówimy o najsłynniejszym gitarzyście rockowym świata. Wszyscy zadawaliśmy sobie pytanie, jakaż gwiazda może być po Stingu, jak się okazało, to właśnie Eric Clapton jest tą gwiazdą, która znajduje Stingowi i jest na tym najwyższym poziomie świata, także wszyscy na pewno jesteśmy dumni z tego faktu, że w Oświęcimiu będziemy mieli taką wspaniałą gwiazdę, że Live Festival Eric Clapton jest jedną z najwybitniejszych postaci w historii muzyki rockowej. W latach 60. XX wieku współtworzył niezwykle wpływowy rockowy zespół Cream. Był również członkiem grup The Yardbirds, Blind Faith i Derek and the Dominos. Z ostatnich z wymienionych nagrał słynną Lyle. Chcemy zainteresować naszych odbiorców bardzo nową informacją, znaczy odbiorców, wszystkich tych, którzy przyjadą na Live Festival Oświęcim, że w Oświęcimiu mimo wszystko ograniczonego, jeżeli chodzi o bazę noclegową, będą mogli przez 3 dni festiwalu odpoczywać na zawodowym, doskonale przygotowanym, z ciepłą wodą, z ochroną, z ogrodzeniem, z oświetleniem, z depozytami, ze służbą sanitarną, ze służbą cateringową, polem namiotowym przygotowanym wspólnie przez Toy Poland. Jeżeli chodzi o zlokalizację, ale znaleźliśmy takie miejsce blisko stadionu, na którym będą odbywały się koncerty, w malowniczym terenie przy Sole,
stamtąd przejście kładką to jest kilka minut na stadionie, więc mam nadzieję, że to już będzie tradycja po tym roku. Kontynuując sukces pierwszego hip-hopowego wydarzenia ze street artem, z konkursem ogólnopolskim doskorolkowym, który odbył się w późniejszym terminie, ale się odbył, bo pogoda pokrzyżowały nam plany. Chcemy powtórzyć sukces zgromadzenia publiczności, kierunkowania innej, ważnej muzyki do młodych odbiorców podczas kolejnej edycji Street Life Festiwalu. Street Life, znowu druga scena, będzie umiejscowiona przy hali lodowej. Zapewniam, że z bardzo dużymi gwiazdami polskiej sceny niezależnej. Soundgarden i Eric Clapton w Oświęcimiu. Nie możemy się już doczekać czerwcowych koncertów. Czy wie pan, kim jest Eric Clapton? Tak, jest amerykańskim kompozytorem, muzykiem, no słynnym cały świat zresztą. A cieszy się pan, że wystąpi w Oświęcimiu na festiwalu? No wspaniała sprawa to jest, tylko że to jest, jak to się mówi, nie na każdą kieszeń. Czy wiecie, kto to jest Eric Clapton? Ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia. Dlatego pojęcia nie mam. No jest gitarzystą, pięknie śpiewa. No jest bardzo sławny, no co powiem. Znam go od lat, no. Co jeszcze powiem? Jego słynna Leila oczywiście. Czyli co, odwiedzą państwo festiwal? Tak. Raczej tak. Tak. Raczej tak. 6 stycznia mieszkańcy Oświęcimia zostali zaproszeni na zamek do wysłuchania koncertu noworocznego z choinką w tle w wykonaniu zespołu kameralnego Trio Appassionata. Było to wspaniałe muzyczne spotkanie przy choince, podczas którego muzycy zaprezentowali najpopularniejsze melodie świata, nawiązujące do radosnego okresu Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Wieczór wzbogaciły interesujące zapowiedzi wykonywanych utworów, pełne ciekawostek, anegdot i niespodzianek. Przypomnijmy sobie te miłe chwile. Sądzę, że nie ma lepszych chwil niż spędzone w takim otoczeniu, w takim miejscu i z dobrą muzyką. Cieszymy się, że w ogóle takie coś jest organizowane u nas. Czy pierwszy raz będzie pani na takim koncercie? Ja to już jestem stałym bywalcem. Dzisiejszy wieczór to jest pomysł, inicjatywa mojej przyjaciółki, Oświęcimianki, która wie na bieżąco wszystkich atrakcyjnych imprezach, które się odbywają w Oświęcimiu i zawsze nam o tym komunikuje. Przyjeżdżamy wtedy. Jak jest okazja, to za każdym razem. I jakie wrażenia? Bardzo, bardzo miłe. A możemy wiedzieć, na czym już pani wcześniej była? Jakich koncertach? Przed świętami był koncert cygański. Bardzo przepiękny.